Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmers Life. A, dobra, na początek tak, zmienimy zasłonki, bo dostałem podpowiedź, że można tutaj ustawiać jakoś. Także zobaczymy, jak to się brało. Zapomniałem. Zmień wariant. Mniejsze, szersze i najszersze. Ok, można takie upięte albo... O, to takie zrobimy sobie eleganckie. No i dobra. Pięknie. Pięknie. Zasłonki się nie podobają. Eleganckie są. Kolory też są piękne. Dobra. Tutaj też damy te szersze. O. A co tam? Bajka. No i teraz Marysia będzie miała ładnie w kuchni. Te są ok chyba. A czy ja tu mam taką kolorową? Nie mam takiej kolorowej. Tu w ogóle mi obrus fruwa w powietrzu, bo żebym go nie zebrał. Okej. A jakbym ten obrus dał tutaj, da się tak zrobić? On będzie za duży? A, trochę za duży. Dobra, damy tą ścierkę tutaj. No. Niech będzie. Dobra, kolega, chyba Jakub, nie pamiętam, chciał, żeby zobaczyć gospodarstwo moje, także przelecimy się po kolei. Także tak, stodoła, sieczkarnia, wimbrownie, które trzeba wstawić, no i miejsce do skurowania. O, zamykaj się. Tutaj mamy kurnik, świniarnię, tych świń się namnożyło, tutaj kolejny kurnik. Żona zebrała jajeczka bardzo ładnie, także mleko też chyba jest zebrane, albo nie, bo to wczoraj my kończyli, także 100% upasienie. Po ile są świnie? Właśnie. O, paliwa brakło właśnie. Świnie są niekorzystnie. Dobra, tu mamy kozy, zagroda dla kóz, które są w boksach ładnie do dojenia przygotowane. Dalej mamy łowce. Tutaj są łowieczki. Magazyny nasze koło stodoły. Wiata mała na pojazdy, ziemniaki, które muszę schować. Nie wiem, czy mi nie zepsują się. Teraz tutaj kunie. Zobaczymy, czy się ukociła. W ciąży. W ciąży. Po porodzie. Po porodzie. Źrebak. I kuń. Tutaj stanowisko do produkcji kibelek i krówki. Mamy na razie 5 krówek w ciąży, w ciąży, w ciąży, w ciąży i po ciąży. I byk, który stoi sobie tu w jednym miejscu, on tu lubi przysiadywać. Także spokojnie, ktoś tam stoi.
teraz tutaj mamy wiatę dużą i oczywiście kombajn, pies. A tutaj mamy tak, sadzonki owoców i produkcja grzybów. Trzy wiaty po trzy. Się robi, robi i się zrobić nie może. Ale coś się robi. I ostatnie miejsce, które mogę pokazać, to jest sad z jabłonkami i ule. 50 drzewek jabłonek i 50 uli. I magazyn na to, co tutaj jest. To wszystko na razie. O, i jeszcze pole mam, które trzeba będzie zaorać. No i działki, które wykupiłem i są jeszcze niewykupione niektóre, ale nie wiem, czy będę wszystkie kupywał, bo tutaj z pieniędzmi to jest katastrofa. Nie da się zarobić. Ceny są za niskie. Normalnie co bym chciał kupić, to zaraz brakuje pieniędzy. No właśnie tam. Co za uparty worek. Dobra. Idziemy rozpalić bimbrownię i zobaczymy, co tu dzisiaj podziałamy. Woda jest. Woda jest. 24 flaszeczki. I zacierki. Papierosy miałem zrobić, ale nie zrobiłem, bo mi się nie chciało. Także nie wiem, kiedy zrobię, ale kiedyś zrobię. Ogarnięte. Możemy w sumie alkohol sprzedać. Te kufle to też mogę posprzedawać. Dobra. Weźmiemy nasze zapasy. Idziemy opchnąć. Tu jest co? To jest stanowisko robocze. Właśnie. Bo ja to chyba z domu zabrałem. Tu jeszcze mamy coś, jakieś meble. Co to jest? To chyba na sprzedaż miało iść. O, dobra. Taborecik sobie do roboty tutaj postawimy w rogu. A ten talerz co tu robi? Dziwne rzeczy się tu robią. Tu też coś jest. Tu coś jest. Co tu się dzieje w tej grze? Podwójne talerze? Nie wiem. Chciałem to postawić, ale widzę, że jakaś niewidzialna siła mi zabroni. O, teraz. O, dobra. Może być. Może być. Czego ty marudzisz, chłopie? Pić i pić i pić. Masz wody. Wody z wiadra. Woda z wiadra najlepsza.
Dobra, kto to sprzedawał te pierdoły? A ty... To był chyba ten. Jak mu to jest? Ludwik? Nie Ludwik. Ambroży. Ambroży, mam dla ciebie takie piękne zasłonki razy 5. Kurde, to po 1000 schodzi. Dobra, sprzedawaj to wszystko. Zasłonkę taką jedną chciałem, kolorową, bo mi brakuje do kuchni, do pokoju raczej. Na razie to wszystko, jak coś będę potrzebował, to się zgłoszę do ciebie. A dla ciebie mam... A ty nie sprzedajesz, nie kupujesz alkoholu? Coś dziwnego. Dobra, Helenka, słuchaj, mam dla ciebie trochę alkoholu. To nie wypij wszystkiego od razu. No i dobra. $180 000 mamy. Czyli coś tam zarabiamy pomału. Niewiele, ale zarabiamy. Dobra. Tą zasłonkę pyknę sobie. Zmień wariant. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Bo się nie patrzyłem, no dlatego. O. Proszę. To jest to sama, czy nie ta sama? Ta sama, tylko tu się jakieś czerwone odbija, nie wiem od czego. Pięknie! Kobita jest zadowolona, będzie tutaj trzeba coś, jakieś kryształy poustawiać na tych meblach. Taka szafa jeszcze jedna by się przydała, tylko węższa. Ale nie wiem, czy w zestawie ksiądz ma takie coś. Dobra, weź to. Idziemy do księdza jeszcze, zobaczymy. Co on tam ma? Księdzu, księdzu. Wyposażenie wnętrz. Sprzedaj meble. Masz to zaś ten. Mamy taką, o. Kurde, co się stało? To była ta? Z tych czy z tych? O, to jest pytanie. Ale dobra, kupię se to. Jak to się kupuje? Księdzu, księdzu. Chciałem to kupić. Gdzie to jest? Tutaj. O, dobra. Idziemy. Idziemy do chałupy. Bo ciekawe, czy te drzwi nie będą przeszkadzać. O kurde, to takie małe gówno jest. Ja myślałem, że to jest z wielkości tej i tylko węższe, no. A żebym kupił, kurde, no. Ja pierniczę. Prosimy o przemyślane zakupy. Pamiętajcie o tym. Zwrotów nie przyjmujemy. Czemu tego nie da się postawić bliżej tego? Co tu jest zrobione z tą... Nie wiem, co mam? Meble... Pół metra od siebie ustawiać. To wygląda jak
Nie wiem co. Kaziowi to postawimy. Nie, Kaziu tu ma, tu nie będzie. Dobra, to ustawię to na razie, nie wiem, będę musiał to chyba sprzedać. Ciemno tutaj jest, weź no zapal jakieś światło, bo nic nie widać w tym domu. No i tutaj tą szmatkę mogłem nie sprzedawać, bym sobie położył szmatkę, wazon na to jakiś i by było. No myślałem, że to jest takie wielkie jak to, tylko że wąższe, no tak tam wyglądało, no. Oszukali mnie. Czuję się oszukany. Dobra. Dobra, dobra, dobra. A tu jeszcze kufle jakieś mam. Gdzie smarkał teraz? Kufle niech stoją sobie na stole. I dobra, trzeba by teraz tak, maliny. Ja wszystkie chyba sprzedałem maliny. Tam zwierzęta się zrobiły, złapały. A ja chyba wszystko sprzedałem. Raczej na pewno. No to lipa, no nie pomyślałem o tym. Nie pomyślałem o tym, że tutaj będzie potrzeba. Kurde, tutaj też nie ma. Ale żebym to zlamił. Nie zastawię sideł nowych, no. Trudno. Będziemy musieli poczekać. Mięsko potrzebne. Jeszcze raz muszę sprawdzić, co te kurde jedzą. Surowe mięso je, dobra, to chociaż tyle. Nie będę mu gotował mięsa. Kto to widział, żeby psu mięso gotować? Cielęcinkę jeszcze za dnia. Dobra, jeszcze gdzieś tutaj. Kolejny jelonek. Trzy się złapały chyba. Jeszcze jeden mamy, no. Co za pogoda. Co za pogoda. Dobra. Jeszcze jedna sztuka. A gdzieś tu będzie przy tej stronie. Kurde, gdzie ja poszłem? A dobrze.
16:27. Czas leci, tu paliwa miałem dolać, kurde. Paliwo, paliwo, paliwo. No dobra. 1100. To jeszcze możemy coś dołożyć. Czy my tu zostało nam jakieś słoma? Tysiąc sto to jakieś 500. Jedenaście za dużo. No dobra, teraz tak. Ziemniaki. Tu możemy dołożyć trochę ziemniaków. Pewnie po ziemniakach, pomarzły. Kurde, żebym trochę przesadził. Jeszcze? To ile żebym tego napakował? Kurde, blade. Teraz coś może wejdzie tutaj. Dobra. Więcej już nie wlezie. Resztę tutaj, tu się zwolniło już trochę miejsca. A tu jeszcze też wlezie. No dobra, no to spoko. Może upchniemy te ziemniaki w końcu. Dobra, tu jest full. O, żebym rozpieprzył. Tak było ładnie poukładane. Co, wejdą to wszystkie, czy nie wejdą? Wejdą. Dobra. W końcu porządek jest. Dobra, te ziemniaki wszystkie pójdą do zasadzenia i te warzywa, co tu mamy. 850. Ja gdzieś jeszcze miałem tytoń.
Tu jest. No właśnie, to miałem przerobić, ale nie chciało mi się siedzieć i zwijać. Tu jeszcze paszę jakąś mam. Trzeba będzie desek narobić, bo mam dużo do płotu robienia, a nie mam desek. Dlatego trzeba będzie wziąć trajzegę i się zająć tym chyba. Gdzie te koryto? Czy kury mają jedzenie? Jeszcze nie mają, ale to może im dołożymy trochę. Widzę, że tutaj już brakuje. O, na wykończeniu było. Jeszcze tutaj. Tutaj i jeszcze tutaj świniakom. Dobra. Wszystko. Wszystko. Tamte zwierzęta to raczej mają. Dobra, zastanawiałem się, gdzie tą... ten budynek nowy postawić i... nigdzie mi ten budynek nie pasuje. Po pierwsze, mi nie pasuje, że są wejścia z dwóch stron, bo nie wiem, po co to jest zrobione z dwóch stron. Jak mogłoby być na środku z jednej strony, tu z przodu. Bo chciałbym sobie ustawić na przykład dwa czy trzy takie budynki obok siebie, to się nie da. Co mam na środku placu stawiać taki budynek? Nie podoba mi się on. Poza tym są tam tylko trzy boksy, także to jest... Według mnie za dużo zajmuje miejsca jak na trzy boksy. I nie wiem, czy ja to będę stawiał. Zobaczę. Ale... jak będzie może więcej krów, jak poszerzy tam działkę, to zobaczę, może postawię. Na razie nie stawiam, bo według mnie ten budynek jest niefunkcjonalny. Dobra. Coś miałem tu robić, zacier wstawić. Gotuj zacier. Mamy jeszcze miód, to z tego miodu zrobimy. Dobra, niech się tu gotuje. Ja bym poleciał jeszcze... Co to jest, a łóżko? Nie wiem, czy zdążę do księdza jeszcze to sprzedać, bym poszedł. Sprzedaj to. Dobra. Oszukałeś mi, gościu. Sprzedałeś mi szafkę. To może jest niskie, dobra. może źle zobaczyłem. A takie coś? O, takiego czegoś tu nie mam. Takie coś jakbym kupił. A weźmiemy jedno. Gdzie to się kurde dzieje? Czemu nie mogę tego kupić? Kindzu. Co jest? No, dawaj mi to. Zobaczymy, może gdzieś się tam nada.
Weź to rozpakuj, bo ja nie chcę bokiem wchodzić do domu, bo denerwuje mnie to. Tutaj se postawię tą, o, zamiast tej szafy to tutaj będzie. Chociaż tutaj też mam, ale tutaj też może być. Co mi tam? O. Pięknie. Postawimy sobie też jakieś garczki, nie garczki. Cuda. Tu żona ma lustro. To jej wystarczy. Tutaj też ma lustro. Kurde, może się przeglądać i przeglądać. Dobra, jeszcze dorzucimy paliwa. No tą słomę cały rok przerabiam, kurde, no, bez jaj. Cały rok. Nie no, nie cały, bo kiedy my w sierpniu czy we wrześniu były zbierane, no to pół roku. Żona już wróciła, chciałem jej dać czekoladki, żebym jajka jutro zebrała, albo czapkę jej założę. A da się temu pieskowi założyć czapkę? Nie, chyba nie. Gdzie to w ogóle te zwierzęta polazły? Gdzie ten pies polazł? Zamiast domu pilnować, to gdzieś łazi. Tam go ostatnio widziałem, za ogrodzeniem gdzieś łaził. Ale nie wiem. Kłot. Kota nie widać, ani psa nie widać. Gdzie to polazło? Dobra, nieważne. Czekamy na żonę jeszcze chwilę. Nie, ona do 21 chyba przychodzi. Dobra, to idziemy se ten. Zapalimy se pochodnie. Deski mi potrzebne są właśnie. Więcej lamp muszę postawić. Tylko musimy zrobić deski. Co ja tu miałem zrobić? A, zwierzęta. Dobra, która to? 21. To jeszcze jedno. O 22 idziemy spać. Dobra. Żona wróciła. Ty masz full. Gdzie ona polazła zaś? Kurde, ona się teleportowała. Co ty tu, a wolisz koło kibelka stać? No dobra, no. Spoko. Masz tutaj czekoladki. A spróbuj nie zebrać jaj jutro. Dobra, doszło nam 15. O, ja muszę te szynki pogotować. Tylko szkoda, że teraz nie ma ceny na szynkę. Dobra, niech się to przerabia. Pojedziemy może sprzedać paszę. Może sprzedamy tą paszę trochę. Chociaż mogłaby być lepsza cena, ale Ciord wie, co będzie za rok znowu, kurde, bo tutaj te ceny to są katastrofalne. 10 lat trzeba czekać, żeby sprzedać jeden produkt.
Kukurydzę zasady to nie sprzedam, bo mi braknie już tego miejsca. Co to za polityka normalnie, żeby jakieś limity wprowadzać. Dobra, nieważne, idziemy spać. Na pięknej kozetce. A wstamy o 7. Wstajemy o 7. Znowu się obudziłem na dworze. No kurde. Te łóżko jest przerąbane. No. Chyba, że nie wiem o co chodzi, no ale dobra. Ja tam się mogę budzić nawet na dworze. Tu mi brakuje czegoś, o jakiś ładny obrazek albo coś by pasowało powiesić. Kurde, znowu światła nie zgasiłem. Co się tak, tak... Dobra. Luty, godzina 7 rano. Idziemy spać. Raczej napić się, zjeść. I muszę pogotować sobie jajka, bo nie mam już co jeść. Dobry pomysł. Coś się dzieje z tą grą. No czemu się tak tnie? Nie wiem, ale coraz gorzej jest. Dobra. Trochę jajek ugotujemy. Jaja na twardo. Jeszcze raz. O, 32 jajka to starczą mu na miesiąc. Nie no, na pół miesiąca. Znaczy na rok. Trzy jajka dziennie. Albo dwa, zależy. Pasowałoby też ugotować ten rosół, bo ja nie mam rosołu dla niego. Rosół wyśmienity. Tylko czy ja mam składniki na rosół? To jest pytanie. Rosół. Marchewka, cebula. Mięso z drobiu. 4 tylko. Uuu, słabo. Trzeba jakąś kurę gichnąć. Ale teraz nie złapię kury. Chodź tu, pójdziesz pod topór. Skubana, no. Co to się stało? Dobra, idziemy. Jedną mamy. Potrzebuję rosół, no dzisiaj padło na ciebie, no niestety. Jak to się robiło? Utnij łeb. Ale to zapieprza. Pięć.
5, to jeszcze jedną ciachniemy. Jeszcze jedną i będzie trochę rosołku. Kaziu zapalenie płuc dostanie, a rosołek go pobudzi. Dawać mi tu kurę! Kurde, jakąś. O, wypuściłem. Dobra, mamy cię. O, uciekła. Nie trafiłem w łeb. Chodź tu. Dobra. Mamy to. Słoiki mamy, mamy. Marchewka, cebula. Tutaj powinno być, bo ja wstawiałem takie rzeczy. Weźmiemy sobie 10 marchewek. 10 cebuli. Teraz tak, fajerki tylko trzeba tutaj pozmieniać. Żeby wyszedł wyśmienity, to jedną fajereczkę zostawiamy. Gotujemy. Rosołek jeden. Rosołek drugi. O, soli nie mam, ale i jaja. Ale jaja. A gdzie ja dałem sól? Nie mam soli, muszę lecieć do targu. Muszę lecieć na targ po sól. Zatrzymałem czas, bo tak to by mi się nierówno gotowało. I tak będzie minuta. Sól potrzebuję. Daj no mi tu soli trochę, ile tego? Z 50. Niemożliwe, żeby mi soli brakowało. No kurde. Kaziu, nie mam czasu na bitki z tobą teraz. Rosół. I rosół. 2 godziny. Dobra, godzina 53 zostawimy. Niech się gotuje. Okej. Mamy to. Idziemy jeszcze. Nastawię ten, żeby się tutaj mieliło. $880, no to jeszcze dorzucimy tutaj, nie tutaj, tutaj, 880, to weźmiemy wszystko, a raczej nie wszystko, ale dobra, do wiosny skończymy. Burek cię nie pocieszy, Burek jest zajęty. Zostało 726, także. Okej, dobra. Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.